smakkujaw.pl, kotlet schabowy z młodą kapustą. Przygotuję dzisiaj typową polską tradycyjną potrawę, a jak polską tradycyjną, to oczywiście będzie to schabowy, no dzisiaj mamy z młodą kapustą. A zatem będziemy potrzebowali, ja mam tu już rozbite, dwa kotlety schabowe, chudziutkie, bardzo na pewno będą smaczne. Kotlety będziemy panierować nie tradycyjnie w bułce, ale mam tutaj taki panier, to jest do mięsa, do drobiu, no, także może być do warzyw. On jest produkowany przez Cykorię S.A. Dzięki temu nasze kotleciki będą pięknie wyglądały, będą miały piękny kolor i ten panier ma jeszcze to do siebie, że nie przedostaje się zbyt dużo tłuszczu do mięsa. Oczywiście kotlety będziemy panierować jeszcze na początku w mące i w jajku. Dodatkowo nasze kotleciki przyprawimy musztardą. Mamy tutaj musztardę sarebską. Dzięki temu one zyskają naprawdę bardzo fajnego, wytrawnego smaku. No i tradycyjne przyprawy to oczywiście pieprz czarny, również produkowany przez Cykorię S.A., czyli zakład, który mieści się na terenie Kujaw. No i tradycyjnie użyjemy sól. Mamy oczywiście sól kujawską. Nasze pyszne kotlety podamy dzisiaj, tak jak powiedziałam wcześniej, z młodą kapustką. Przepis na tą kapustę, ja już mam tutaj gotową, ale przepis znajdziecie oczywiście także na naszym kanale. Ja bardzo polecam tą kapustę, ona jest po prostu rewelacyjna w smaku, dodatkowo wzbogacona pieczarkami, a także pomidorem. Jest to przysmak mojego przyjaciela i dzisiaj się właśnie go spodziewam, więc taki tradycyjny polski obiad mu przyrządzę. No i oczywiście ziemniaki mamy już tutaj przygotowane, obrane. Podamy z zielonym, pachnącym koperkiem. Będzie potrzebny także olej do usmażenia naszych kotletów. Mamy oczywiście, bo zawsze stosujemy olej kujawski. A zatem zabieram się do pracy. Najpierw przyprawię nasze mięso, ponieważ ono powinno z musztardą i z solą i pieprzem poleżeć tak około 15 minut. A zatem solę mięso i drugi kotlecik. Teraz świeżo zmielony czarny pieprz. O, taką solidną porcję lubimy. Pikantne mięso, wetrę przyprawy, i posmaruję musztardą, taką niezbyt grubą warstwę, i to samo zrobię po drugiej stronie. I odstawiam w chłodne miejsce. No minimum 15 minut. W międzyczasie wstawiłam ziemniaki, oczywiście w osolonej wodzie. Podgrzewam również kapustę i zabieram się za smażenie kotletów. A zatem na rozgrzaną patelnię wlewam olej. O, tyle będzie akurat. Zaczekam, jak on się odrobinkę podgrzeje i zacznę smażyć kotlety. Oczywiście wcześniej je zapanieruję. Kotleciki są zamarynowane, przeszły aromatem tutaj wszystkich przypraw i panieruję w ten sposób, że najpierw robię w mące, wtedy będzie lepiej się trzymało jajko i teraz w jajku i na koniec w panierze. Widzicie, on ma taki piękny kolor, tutaj musimy tak lekko docisnąć, żeby panier dobrze się przykleił. I po drugiej stronie, o, jest ok, i przekładam na patelnię. Kotleciki będę podsmażała po 2-3 minutki z każdej strony. Podglądam kotleciki, o, już są akurat, i przekładam na drugą stronę. O. I kolejne 2-3 minutki. Ja stosuję do smażenia kotletów ten panier z cykorii. Zobaczcie, jaki piękny nasze kotlety zyskały kolor. No a też rewelacyjnie smakuje. Nasze kotleciki już naprawdę cudownie pachną. Jeszcze chwileczkę i zaraz podaję obiad na stół. Kapustka się podgrzała, ziemniaczki prawie gotowe.
Nasze tradycyjne polskie danie mamy już gotowe. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Kotlet w doskonałej panierce, rewelacyjna kapusta. Bardzo polecam i radzę zajrzeć na naszą stronę, żeby ugotować według tego przepisu. Ziemniaczki polałam odrobiną tłuszczu i jeszcze troszeczkę pachnącego koperku. O, i danie jest gotowe, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.